Tam coś było? Mi się tylko wydawało. Okej. Tutaj coś jest. Wow! Ten przedmiot przepełniony jest tajemniczą energią. Dobrze wiedzieć. No, nic ciekawego. Że można stąd wybywać. Okej, tu są już te schody. Także przejdźmy się tą drugą częścią korytarza. Wow. Znowu ta twarz jakaś przeleciała. Aha. Widzę cię. No dawaj, dawaj. Ile potrzebujesz zdjęcia, aby się stąd wynieść? I do tego zachodzisz od tyłu. Nieładnie. Wow! Przejdę przez ten korytarz, czy ci się to podoba, czy nie? Ej, ale takie od zachodzenia od tyłu? To nieładne. Z twojej strony. No, trzeba w taki sposób właśnie. Ej, naciskałem. To jest niesprawiedliwe. To jest jawne oszukiwanie. No, znikaj, upiorze. Okej. W końcu ten korytarz udało mi się przejść. Wąski, bo wąski, ale się udało. Okej. Ej. To jest zdecydowanie nie fair. No i znowu ta twarz przeleciała. A ja znowu jestem w zaświatek. Niestety, ale... To nie jest miłe uczucie, będąc w zaświatek. Tak jakby już być prawie na półmartwym. Albo coś w ten deseń. Ale idźmy do światła. Dobra, mam cię. Już prawie udało się przejść ten korytarz. Że na tym piętrze ona tutaj rządzi. O, znikaj, znikaj. Ja chcę po prostu sobie spokojnie tędy przejść. Ty mi to uniemożliwiasz. Uuu, dobrałam cię. Jeszcze jedno, po czterech zdjęciach. Dobra. Jakaś klasa. Wejdźmy do środka. I sprawdźmy, co tutaj ciekawego możemy odnaleźć.
Wczoraj wieczorem spłonęło 12 domów na osiedlu Tirtabil. Kolejne 4 zostały poważnie zniszczone. Tłumy ludzi patrzyły bezsilnie, jak ogień pochłania wszystko na swojej drodze. To wydarzyło się tak szybko, powiedział Herman, jeden z właścicieli, który musiał wyskoczyć z okna na pierwszym piętrze swojego domu. Mieliśmy szczęście, że nikt nie zginął. Miejscowy strażnik Buddy twierdzi, że widział 2 podejrzanych osobników w pobliżu miejsca zdarzenia, jednak Handko, dowódca straży pożarnej, jest pewien, że to zdarzenie było przypadkowe, a źródłem pożaru była kuchenka należąca do jednego z nieubezpieczonych właścicieli. Ciekawe. Wow! Panie! Co to ma być takie... straszenie... samego bliska. Ugięło? Okej. Hej! No, to już jest... to jest trochę lekka przesada. Ja rozumiem twoje piętro. Ale to jest zdecydowana przesada. Tak patrzę po ilości świec, ale... nie widać, żeby to były jakieś punkty życia. Dziękujemy za zakup oryginalnej kopii gry Dread Out. Ależ proszę bardzo. Idźmy ku światłu. A potem spróbujemy jeszcze splądrować całe to piętro. Wylądowałem w jakimś pokoiku pani doktor. Niestety cały czas z tym upiorem. Chyba nie ma co tutaj zostawać dłużej na tym piętrze, skoro ten potworek cały czas chce dobrać mi się do skóry. Okej, kolejna kartka. W miejscowym liceum doszło wczoraj do niecodziennego incydentu. Wszyscy uczniowie jednej z klas nagle wpadli w trans. Pani Astrid rozpoczęła lekcję geografii o godzinie 10, gdy nagle kilkoro uczniów zaczęło krzyczeć i kopać swoje ławki. Minutę później dołączyli do nich pozostali uczniowie. Nauczycielka wezwała pomoc, gdy jej podopieczni zaczęli mówić w nieznanych językach. Dyrektor szkoły oznajmił, że doszło do masowego opętania uczniów przez istoty nadprzyrodzone. Cała klasa 2A została natychmiast przewieziona do najbliższego szpitala. Zespół medyczny leczył uczniów, a zawodowa zaklinaczka odprowadzała egzorcyzmy. Świadkowie twierdzą, że wszyscy uczniowie zyskali świadomość około godziny 15. Dzieją się tutaj coraz to dziwniejsze rzeczy. Mimo to, że ja już tutaj byłem, to nadal są pozamykane. Wow. No hej. Oj, musisz być strasznie głodna. Odnoszę takie nieodparte wrażenie, ale coś ci się ulewa. O, jeszcze tak nieładnie? Drzwi zamknięte. No tam dalej nie przejdę. Przydałby się jakiś klucz. To gdzie mogę znaleźć jakikolwiek klucz?
Prawie. Prawie się udało. Tu mamy jakiś plakat. Wielki zlot. Wow. Zaktualizowano duchopedię. Sprawdźmy. Uzyska informację. Mroczna istota krążąca po świecie, niosąca obietnicę nieśmiertelności. Ukazuje się pod postacią tych, którzy są gotowi złożyć się w ofierze. No ciekawe. Obietnica nieśmiertelności? Czemu by nie? Tylko pytanie, czy prawdziwa? Czyby tutaj coś miało przykuć moją uwagę? No nie za wiele, może w jakimś pomieszczeniu obok. Sala do biologii. Dzień dobry. Okej, właśnie ty. Życie w tym mieście nie jest takie monotonne, jak mi się wydawało. Okazuje się, że mieszkańcy mają własne święto. Urządzili wielki festyn obfitujący w muzykę, taniec i pyszne jedzenie. Wszyscy chyba świetnie się bawili. Wspaniałe przeżycie. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Mogłabym przysiąc, że podczas rytuału składania ofiar ze zwierząt słyszałem krzyki. Nie jestem jednak pewna, bo trąbki i bębny były bardzo głośne. Pewnie to wytwór mojej wyobraźni. Nikt inny chyba tego nie zauważył. No to ciekawe, czy czasami nie przebierali zwierząt, w sensie ludzi za zwierzęta, a później nie katowali. Okej, tutaj nie ma nic ciekawego. Tak więc nie ma co się zagłębiać. Żeby tutaj coś jeszcze było. Coś jest. Pierścień. Pierścień przepełniony tajemniczą energią. Ciekawe. Jakieś rozmowy? Tam niestety drzwi do szkoły były zamknięte, ale... Ale pytanie, co dalej? Jest i wieprzyk. No, wieprzu. Potrzebuję kluczy z twojej szyi. One zdecydowanie mi się przydadzą. Tylko pytanie, jak je wydobyć? Zaktualizowano duchopedię. Żebyśmy mieli kolejnego ducha. Za życia była prostytutką. Została zamordowana przez zazdrosnego klienta. W życiu pozagrobowym jej zjawa jest kobietą z dziurą na plecach. Terroryzuje głównie mężczyzn, ale kobiety też nie mogą się czuć bezpiecznie w obliczu jej gniewu. No ciekawe. Tylko co mi to pomaga? Na szyi tego ogromnego dzika wiszą klucze. Może da się je jakoś odciąć. No właśnie, tu jest problem. Bo nie za bardzo się da. I oczywiście nie można otworzyć drzwi wejściowych, a wygląda na to, że to jedyna droga ucieczki. A
Niestety, ale chyba mi się wydaje, że udało mi się przepędzić tego ducha, który tutaj cały czas krążył na górze. Bo jak już widać, nic mnie tutaj nie straszy. A to by oznaczało, że mogę jeszcze raz z powrotem sobie dokładnie tutaj zeksplorować tą górę, a później wybiorę się na dół i tam jeszcze spróbuję coś, może uda się więcej odkryć. O, jak dziwnie się pojawiły nagle rzeczy. Może nie wydaje mi się, żeby tutaj cokolwiek mogło się znaleźć, skoro już raz udało mi się ten teren jako tako przejść. Ale profilaktycznie zawsze można sprawdzić.